Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj do was przychodzę już z drugim odcinkiem wakacyjnie. Mimo to, że na dworze pogoda średnia, dzisiaj cały dzień był deszczowy, teraz mamy burzę, mimo wszystko starałam się zachować wakacyjny klimat, okulary na głowie, proszę bardzo, muszelki na szyi. Także trzymamy wakacyjny klimat, nie poddajemy się, mimo to, że pogoda nie służy. Tak jak mówiłam, postaram się, żeby wakacyjnie w tym roku było mega dużo, z racji, że tych wakacji czujemy trochę mniej, a mimo wszystko chcę, żebyśmy jakby, chcę was wprowadzić ten wakacyjny klimat, więc mam nadzieję, że wszystkim podoba się ta seria. Pod ostatnim odcinkiem nie spodziewałam się tak dużego odbioru. No i co, a my już bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek, a jeżeli chcecie więcej wakacyjnie, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. No i co? Zaczynamy. Wakacyjny ulubieniec. Tym razem ulubieńcem jest książka, z racji, że teraz mamy dużo wolnego i bardzo się wciągnęłam w czytanie książek, a przyznam szczerze, że w czasie roku szkolnego nie miałam totalnie na to czasu, a teraz znalazłam, także bardzo się z tego cieszę. Jakiś czas temu, słuchajcie, przeczytałam, jak i obejrzałam chyba z 5 razy książkę The Kissing Booth, film na Netflixie, książkę tutaj, proszę bardzo, i bardzo mi się wtedy podoba. Pamiętam, że film w ogóle, w ogóle cała ta seria jest tak z humorem i po prostu uwielbiam ten film. A teraz słuchajcie, do salonów Empik wyszło nowa część, czyli The Kissing Booth 2 na odległość i słuchajcie, również cudowna, z humorem. Co prawda ja jej jeszcze całej nie przeczytałam, ale na pewno zrobię to w wakacje. I co mamy napisane tutaj z tyłu? Wygląda na to, że Elle w końcu udało się poskromić niepokornego przystojniaka Noah. Jednak to nie koniec wyzwań. Kiedy Noah rozpoczyna naukę na oddalonym o 3000 mil Uniwersytecie Harvarda, ich relacja oficjalnie wkracza na nową fazę – związku na odległość. Nie jest łatwo, w końcu pozostały im tylko SMS-y i wideo rozmowy. A gdy w sieci ukazuje się post sugerujący, że w życiu Noah pojawia się nowa przyjaciółka, Elle jest zdruzgotana. Więcej wam nie będę czytać, bo nie chcę jednak, żebyście mieli spoiler, ale takie oto książki właśnie możecie dostać w salonach Empik. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać, kiedy ją przeczytam. Kończę aktualnie książki, które już rozpoczęłam i zabieram się na pewno za tą. Pewnie niedługo też na Netflixie wyjdzie druga część filmu, ale póki co mamy tylko książkę, także musimy się nią nacieszyć. Także dzisiejszym ulubieńcem wakacyjnym jest oto ta książka The Kissing Booth, część druga na odległość. Wakacyjne pytania. Przechodzimy oczywiście do wakacyjnych pytanek. I uwaga, uwaga, ja przygotowałam już je sobie wcześniej. Nie mam, jeśli chodzi o to, że dużo pytań, ale dużo osób zadało tak, że na przykład jedna osoba zada 5 pytań. Także mam tylko kilka tych osób, ale za to bardzo fajnych i dużo pytań. Także co? Zaczynamy. Nikola, Nikole, czy zwiedziłaś całą Europę? I słuchajcie, nie, nie zwiedziłam całej Europy. Wciąż nie byłam w kilku państwach, w kilku miastach, nawet całej Polski nie zwiedziłam, także dużo jeszcze miejsc mi zostało, jednak mimo wszystko, wiecie, trzeba znaleźć taką równowagę i ja lubię podróżować zarówno po Europie, jak i wyjeżdżać za nią i zwiedzać inne kraje. Jaki jest swój ulubiony owoc? I moim ulubionym owocem zdecydowanie jest mango. Uwielbiam mango, bo ono zawsze jest słodkie. Praktycznie zawsze mango jest dobre. Oprócz tego bardzo lubię poziomki. Słuchajcie, poziomki też są przepyszne, ale jest dużo owoców. W sumie ja nie mam takiego owoca, którego bym nie lubiła. No może duriana, ale to tylko dlatego, że śmierdzi, a tak to chyba jest dobry. Jadłam kiedyś i mi całkiem smakował. No, ale ogólnie to uwielbiam wszystkie owoce. Czy zrobisz specjał na stoka? Na pewno będzie specjał na stoka. Już nawet wiem, jaki bym chciała nagrać. Jednak do tego stoka, mimo to, że brakuje chyba 6000, to będzie się jeszcze dłużyło i dłużyło, bo u mnie niestety na kanale subskrypcje nie przybywają jakoś szybko. Trochę czasu mija, zanim wbijemy te 100 tysięcy, także jeszcze mam trochę czasu, ale na pewno będzie jakiś specjał, bo jednak 100 tysięcy to jest duża liczba. Jaki jest twój wymarzony telefon? Nie mam takiego wymarzonego telefonu. Dla mnie telefon ważny, żeby robił co należy się telefonowi, czyli żeby robił dobre zdjęcia, żeby miał dużo pamięci, żeby mogła zachowywać dużo zdjęć, żebym mogła tutaj obczajać sobie Instagramka, Facebooka, YouTubeka i w ogóle to wszystko. Jednak ja mam aktualnie iPhone'a X'a i zdecydowanie mi wystarcza. Kolejne pytanie zadała Asia N. Czy w liceum jest lepiej niż w podstawówce? Jeśli chodzi o podstawówkę, to w sumie ja byłam w podstawówce jakieś 4 lata temu, bo ja jeszcze byłam w gimnazjum między tym. W podstawówce pewnie jest lepiej, ale jeśli chodzi o gimnazjum, to wydaje mi się, że lepiej jest w liceum. Mimo to, że tak nas straszyli, że o, w liceum jest ciężej, to zawsze w szkole jest ciężko, nie ukrywajmy tego, no chyba, że w podstawówce nie musi być koniecznie ciężko, chociaż jak teraz weszło już, że nie ma list z gimnazjum, no to pewnie 7-8 klasy to są już cięższe, ale no umówmy się, podstawówka jednak nie jest tak trudna jak właśnie te średnie szkoły lub te wyższe. Także słuchajcie, jeśli miałabym ocenić, czy wolę liceum, czy gimnazjum, nie podstawówkę, tylko gimnazjum, to chyba wolę liceum, z racji, że jakby w liceum mniej osób przejmuje się tym, jak wy wyglądacie.
No miałam wrażenie, że w gimnazjum nie mogliśmy się mocno malować, nie mogliśmy farbować włosów, nie mogliśmy mieć jakichś paznokci pomalowanych. A w liceum na to nikt nie zwraca uwagi. W liceum nauczycielom chodzi tylko o to, żeby cię nauczyć, a w gimnazjum to jednak każdy, jak zobaczył, że jesteś jakoś inaczej ubrana, przynajmniej było tak w moim gimnazjum, jak zobaczył, że jesteś jakoś inaczej ubrana, czy masz coś innego niż ktokolwiek inny, to od razu miałam wrażenie, że ktoś na ciebie inaczej patrzył. Jak wyobrażasz sobie swoje życie, gdyby nie zaczęła nagrywać na YouTubie? Powiem wam, że ja w sumie nie odróżniam tak tego, że miałabym zupełnie inne życie, jakbym nie nagrywała na YouTubie. Mam wrażenie, że to życie byłoby praktycznie takie same. Wiadomo, może nie jeździłabym na wszystkie meetupy, może nie spędzałabym tak dużo czasu na social mediach. Także jakby moje życie wydaje mi się, że bardzo by się nie różniło, przynajmniej na razie, od tego, jakbym nagrywała, czy nie nagrywała na YouTubie. Kolejne pytanie, czy tolerujesz LGBT? I ja już chyba na to kiedyś odpowiadałam, oczywiście, że toleruję. Dla mnie miłość to miłość, czy z dziewczyną, czy z chłopakiem, to jest po prostu dla mnie normalne. Jakby każdy ma prawo do wszystkiego, czego tylko chce i ja to popieram i szanuję. Maja Dyczkowska pyta, jaką podróż wspominasz najlepiej i jaki masz największy sentyment? Jeśli chodzi o jaką podróż wspominam najlepiej, wydaje mi się, że jest to podróż... Jest dużo podróży, które wspominam bardzo dobrze, ale pamiętam, że bardzo dobrze wspominam podróż na Seszele, na Malediwy. Na pewno też bardzo dobrze wspominam podróż, jak poleciałam ja, moja mama, mój tata, mój brat i jego dziewczyna, jak polecieliśmy do Stanów, po takiej jakby, dokładnie na Florydę, do takich parków rozrywki, do Universal Studios, do Disneylandu. Byliśmy też w Miami, tą podróż wspominam też bardzo dobrze. Bardzo dobrze też wspominam z tym samym gronem Meksyk. Także jest dużo podróży, których wspominam najlepiej. Gdybyś mogła mieć tylko ostatnią już podróż, to gdzie by ona była? Oczywiście, że do Miami. Nic trudnego. Co najbardziej podoba Ci się na IF? Najbardziej na IF podoba mi się taka jakby wolna ręka. Możecie robić co chcecie. Możecie przesiedzieć cały dzień w pokoju, możecie sobie na cały dzień wyjść. Choć wiadomo, że jak sobie sami zaplanujecie podróż, to również możecie mieć taką wolną rękę, ale mimo wszystko w tym młodszym wieku fajnie jest jakby móc robić to, na co się ma ochotę, a nie to, co ktoś wam każe, jak jest na wielu obozach, takich na przykład nad Polskie Morze, jednak musicie wszędzie wychodzić z jakimś instruktorem czy coś w tym stylu, mimo to, że jesteście już starsi i dokładnie wiecie, jak się zachować, że trzeba przychodzić na zielonym świetle, jak dojść do sklepu, to wszystko rozumiecie, ale jednak wiecie, to wszystko spada na tych waszych opiekunów, kiedy jakby coś się wydarzyło, dlatego na takich obozach trochę co inaczej wygląda, ale jednak właśnie na takich EF-ach mniej osób jakby was kontroluje. O to mi chodzi. Jaki jest twój ulubiony letni napój? Moim ulubionym letnim napojem wydaje mi się, że jest bubble tea. Bardzo je lubię, serio. Co prawda często nie piję, bo u mnie we Wrocławiu jest mało miejsc, gdzie można dostać takie naprawdę dobre bubble tea, ale kupiłam sobie ostatnio takie kuleczki i robię sobie, także jest pyszne. Planujesz więcej tatuaży związanych z podróżami? Na razie nie planuję żadnych innych tatuaży związanych z podróżami. Możliwe, że jeszcze kiedyś będą, ale już mam zaplanowany jeden tatuaż. Jeszcze wam nie zdradzę, o co w nim chodzi. Na razie wiecie, jeszcze nad nim myślę, bo muszę być, ja mam takie podejście do tatuażu, że muszę być 100% pewna, czy ja chcę. Także na przykład wymyśliłam sobie coś, ale jednak czekam. W tym roku nie wiem, czy zrobię jeszcze jakiś tatuaż. Może w przyszłym, w tym raczej nie. Ale zobaczymy. Kolejne pytanie. Ile lat jest już seria wakacyjnie? I powiem wam, że nie wiem, aż muszę sprawdzić. Aż muszę sprawdzić serio, bo nie mam zielonego pojęcia. Seria wakacyjnie jest już od 5 lat. Pierwszą swoją serię wakacyjnie zaczęłam w 2015 roku. Taka ciekawostka, czyli już było 5 serii wakacyjnie, ale nie wszystkie są opublikowane na moim kanale, musicie o tym pamiętać. No i to koniec pytanek, także przechodzimy do następnej kategorii. Wakacyjna stylizacja. Dzisiejsza wakacyjna stylizacja będzie ze zdjęcia, a dokładnie z tego zdjęcia, bo jak wstawiałam to zdjęcie, to wtedy dużo osób się pytało, skąd jest poszczególna rzecz, a mi się ta stylizacja bardzo podoba, nie wiem jak wam, ale tak, mam na sobie, jeśli chodzi o buty, to mam na sobie te buty, które dostałam na gwiazdkę, czyli Easy 350, a jeśli chodzi o kolarki, to mam je z Nike, zresztą tu jest znaczek, więc nie wiem, z czemu pytaliście, ale no jest znaczek, także... To są getry, kolarki z Nike'a, koszulkę, taki topik, on jest z Bershki oraz mam ramoneskę, a ta ramoneska jest, słuchajcie, z Zary. Tak. No i taka fajna stylówka, bardzo mi się podoba taki styl. Ostatnio powiem wam, że też bardzo mi się zmienił styl, także mogliście to może zauważyć na moich ostatnich zdjęciach, ale zmienił mi się ostatnio styl. Wakacyjne jedzonko. Jeśli chodzi o wakacyjne jedzonko, to zdecydowanie są to... Tadam, jajka po turecku. Może wiele osób o tym nie słyszało, ale moja mama ostatnio to przetestowała. Znalazła przepis chyba na jakimś koncie na Instagramie i mimo to, że wcześniej o tym słyszała, to nie robiłyśmy tego nigdy. I słuchajcie, ostatnio zjedliśmy sobie na śniadanie i powiem wam, że
aż szkoda, że to nie jest tak popularne, bo jest to naprawdę przepyszne. Inne trochę podanie jajka, z racji, że jest to jajko, takie wiecie, jajko w koszulce, zrobione właśnie na miękko, czyli jajko w koszulce, na takim jakby jogurcie, czyli takiej gęstej śmietanie, no na jogurcie ogólnie chyba, tak mi się wydaje, na jogurcie bądź śmietanie z czosnkiem. I tak to się podaje i jest to po prostu przepyszne. Jeszcze to wszystko się polewa palonym masłem i to jest tak przepyszne. Naprawdę, naprawdę musicie to wszyscy spróbować. Przepis znajdziecie na koncie mojej mamy. Nazywa się Hug Me Mother. Macie tutaj gdzieś nazwę pewnie. Także zapraszam na to konto, jeżeli jesteście ciekawi na takie jajeczka, to zapraszam, bo są przepyszne, idealne na kolację, jakąś przekąskę czy też śniadanie. Wakacyjne zdjęcie. Wakacyjnym zdjęciem jest to zdjęcie, które zrobiłam w Kołobrzegu. Był taki piękny zachodzik i akurat wtedy jak byliśmy w Kołobrzegu, to zrobiłam taką fotkę. I pamiętajcie, że wszystkie zdjęcia wakacyjne, które tutaj są, wcześniej pojawiają się na moim Instagramie, także zapraszam na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, bo tam najczęściej pojawiają się wszystkie zdjęcia, zanim je po prostu wrzucę tutaj, do odcinka. Także zapraszam, no i takie piękne zdjęcie zrobiłam właśnie w Kołobrzegu. Wakacyjna piosenka. Jeśli chodzi o wakacyjną piosenkę, jest to piosenka Feel It Still. Słuchajcie, jest to taka bardzo wakacyjna piosenka, o której mam wrażenie, że już dużo osób zapomniało. Nie puszczę wam niestety tutaj tej piosenki z racji, że YouTube po prostu by mi zablokował ją. Ale naprawdę piosenka jest taka bardzo fajna, wakacyjna, także polecam, żebyście ją sobie przesłuchali, bo ona była kiedyś dość popularna, a tak, i ona jest w ogóle taka strasznie napędzająca do życia, że po prostu budzicie się, puszczacie ją rano i od razu chce wam się tańczyć. Przynajmniej ja tak mam, serio. Ona jest taka bardzo... Także zapraszam, bardzo fajna pioseneczka. No i to jest właśnie wakacyjna piosenka. Wakacyjny dowcip. Jeśli chodzi o wakacyjny żart, to powiem wam, że tym razem nie znalazłam nic jakiegoś takiego super ciekawego. Dlatego tak jak w zeszłych sezonach, jeżeli nie będę miała żadnego fajnego żartu, po prostu będę wam wklejała jakiegoś mema. No i dzisiejszy mem prezentuje się tak. Także no. No i co, to już tyle z tego odcinka wakacyjnie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście, żeby subskrybować kanał. Pamiętajcie, że filmiki są w poniedziałki i piątki o godzinie 16, a może jeszcze niekiedy w środę. No i co, ja już się z wami żegnam. Do następnego i cześć!